witam was wszystkich serdecznie bardzo, z tej strony Chukin, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta na hardkorze. Oczywiście spodobał wam się ten pierwszy jakże randomowy odcinek, więc stwierdziłem, że nagram tego więcej, póki nie zginę w sumie, bo w sumie nie mam aktualnie nic do roboty. Pliki do zmontowania dla Admirosa mi się wciąż pobierają, więc stwierdziłem, że zabiję ten czas i nagram cokolwiek. Nie zwracajcie uwagi na rolety, musiałem obstawić mniej więcej cokolwiek za tymi roletami, by mi tak bardzo nie świeciły po ryju. Poduszkami parapet wytegowałem, ale to nieważne. Wejdźmy w nasz hehe hardcore oczywiście. Na czym my to skończyliśmy? Pamiętam, że chyba utknęliśmy, albo bardziej utknąłem. Tak, w środku kopalni, żem utknął. Wiem, że tutaj jest kilka przejść. Moim chyba zadaniem było wyjść na zewnątrz. Do tej skrzyni mogę chyba itnąć to, co mi się na chwilę obecną nie przyda. W piecyku może sobie przepalę resztę pancerza, żebym tak łatwo nie padł. Tylko nie mam... Oczywiście, że nie mam tego, węgla. Jak zwykle zapominam o ważnej rzeczy. Węgiel i jeszcze kolejna część. Dobra, pięknie. Musimy stąd wyjść jak najszybciej. Albo może pozwiedzamy? Przydałoby się bardziej to wszystko pozwiedzać. Bo czemu by nie? Pewnie teraz będziecie zadawać pytania, gdzie mam teraz swoje okulary, nie? Stwierdziłem, że będę je zakładał raz na czas, na odcinku, żebyście się nie przyzwyczaili do wyglądu w okularkami, ze względu na to, że no ja nie potrzebuję do życia codziennego tych okularów, jedynie do siedzenia przy kompie, żeby mój wzrok po prostu nie wypierdolił się z rowerka, nie? Więc stwierdziłem, że 40 minut mnie nie zbawi odcinka z Minecrafta. No i no. Macie czakenę bez okularów right now. Dobra, mamy trochę tego żelaza. Zrobię sobie gacie oczywiście oraz hełm muszę sobie jeszcze zrobić, bo mam tylko ten skórzany, a przydałaby się większa ochrona na łeb. No i jesteśmy kurczak Iron Man, kurde. Idealnie. Przepalę resztę żelaza, zbiorę resztę. Te rzeczy tutaj nie. W sumie to mi się może przydać, to mi się nie przyda. Reszta węgla... pójdzie, nie no, muszę pozbierać trochę tego węgla, który jest tu, ale z ostrożnością, żeby nie wpaść tam do tej jaskini. Tak, słyszę jak łażą te małe byczkie pajączki gdzieś dokładnie blisko. Albo nade mną, albo pode mną. Ale obstawiam, że pode mną, więc wolę nie ryzykować. Zrobię z tych czterech węgla, albo nawet i z trzech, bo mi się nie przepali wszystko. Pochodnia, żebym miał, oczywiście. Jakkolwiek oświetlenie, jeżeli chcę stąd wyjść. Dobra, mam żelazo. Ten jeden patyk może zużyję na mieczek, żebym miał lepszy atak. Tamten odłożyłem do skrzyni, żeby nie było. I może sobie zrobię kolejny kilof żelazny, bo w sumie mój kamienny... Nie, nie, skoro biorę to wszystko ze sobą po drodze, no to no... Tą skrzynię zostawiam w znaku, że tutaj byłem, żeby nie było. Zostawiam tutaj najmniej przydatne rzeczy right now. Ten leather cut. Kap też mi się nie przyda, na wszelki wypadek. Jakbym... Nie no, jak zginę, to raczej tutaj nie wrócę, nie? Dobra, czas obczaić sytuację, gdzie jestem i dokładnie w którym kierunku muszę iść. Bo ja słyszę te cholerne pajączki. Boję się wyjrzeć, skąd one mogą nadejść. Są bardzo blisko, albo nade mną, albo pode mną. Chyba pode mną. Myk, wypieprzaj, mały skurczybyku. Nie chcę się z tobą w ogóle... Nie chcę z tobą rywalizować, śmieciu, bo jestem słabszy w sumie, więc... Wolę nie podskakiwać do typów, które mogą mnie otruć. Nie, że coś. O, patrzcie państwo. Tutaj się skubany krył. Dziadyga jeden. Dlatego go tak blisko słyszałem. Miałem rację, że gdzieś, kurde, pod ścianą kampi, żeby mi wyskoczyć z podłogi. Gnój jeden mały, zasrany, nie lubię pająków. I don't like them. Te tory raczej mi się nie przydadzą, wynocha mi z nimi. Tędy mogę się w sumie przejść? Tędy, tutaj nie byłem. Żebym nie trafił na... spawner tych przyjemniaczków całych. No mam niby wyjść z tej kopalni, ale kurna... O oh, fuck. O oh, fuck, 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 fuck! Wywalaj! O lipka, o my god, to... On nadal tam jest na dole. Tam jest ich spawner. Kuźwa, dobra, wypierdzielam z tej jaskini. Nie mam. Spierdzielam stąd. Kurde, korci mnie zwiedzić, co jest tam niżej. Chyba w sumie tam byłem. Tak patrząc na ten cobblestone. Mogę się w sumie tam wrócić i zaryzykować z tymi pajączkami. Tylko ta trucizna może mnie ułąbać dość szybko, więc... Dobra, kurna, raz kozie śmierć. Człowiek nie żyje wiecznie, nie?
jeszcze tych skubańców. No, podejdź bliżej. Do widzenia panu. Dobra, tam jest ich spawner. Mogę szybko do nich podejść i go zrąbać. Muszę uważać. Gotcha. Nie będzie ich więcej. One musiały czegoś strzec. Jap, skrzyneczka. Ale widzę, że ktoś tutaj chciał mnie wrąbać w pajęczynę. Okej. Widzę, że akt desperacji poszedł, kurczę, wpierw. Pokażcie mi, co macie w tej skrzynce, guys. Tylko pochodnie, redstone, kolejny name tag. Okej, fajnie, przyda się oczywiście. To jest kolejna? Nie, to nie jest kolejna skrzynia, ale słyszę, że mają tam gdzieś niedaleko swój kolejny spawner. Jeden spawner z głowy, drugi kurna na głowie będzie mi siedział, nie? Let's see, zróbmy małe schodki tutaj do góry. I się przekonajmy. To będzie bardzo, ale to bardzo ryzykowne, bo ja ich tam... Słyszę multum. A, wiedziałem, że skuba nie chce mi podejść. Tak, tam jest kolejny spawner. Aż cholipka. Nie, nie będę ryzykował, nie będę tam szedł. Nie, no. Ile ta trucizna będzie trwać, halo? Dobra, 3 sekundy, przetrwam to, nice. Coś mi chyba pękło? Nie, zdawało mi się, że coś mi pękło. Ta lawa się nie przyda, myk. Uuuu, mamy to... Tornado, mamy... Sztorm. To już jest przejście do innych jaskiń, I see. Przynajmniej nie spotkam tych małych skurczybyków, czego nie chcę w sumie. Tu jest kostek. Witaj, typie. No, przestań robić salta wokół mnie i... Kurna, stój w miejscu. Co to jest za randomowa pajęczyna? A, kolejne rozwidlenie do... Ale ta kopalnia jest, kurde, szalona i dzika. Kocham to. Nie ma to jak zwiedzać, kurczę, ryzykownie kopalnię na hardkorze, nie? Ładna skrzyneczka. What is inside? Nothing interesting. Okej, pochodnie mi się bardziej przydadzą. Okej, nie ma tu nic. Wykopię tą żyletkę, na którą napotkałem po drodze, a na zewnątrz nadal nawala. Pięknie. Faktycznie Thor musiał się nieźle wkurzyć. Normalnie nie wiem. Może Kratos zarąbał jego ojca? Czy coś? Mam jedną pochodnię. Nie jest dobrze. Nice. Przydałoby się wrócić do tej kopalni po drewno przynajmniej. Bo nie mam w ogóle teraz czegokolwiek, co mogłoby mi oświetlić teren. No cóż, będę szedł z pochodnią w łapie jedną. Ale tu ciemno. To jest zbyt duże ryzyko. Za bardzo ryzykuję, jak się żem zesrał. Wywalaj. Nie ma to jak łazić tylko z jedną pochodnią, nie? Bo nie mam drewna. No i jeszcze niższe zejście Ale zajebiście, dobra, zobaczmy co mamy niżej. Czemu by nie? Skoro już zwiedzam, skoro już żyję tylko raz, no to kurna... Żyjemy tylko raz. Dajmy tam pochodnię, panie, i idziemy w podróż. Niżej. O, kipul. Nie waż mi się wysadzać. Tej pochodni. Dziękuję. A, jeszcze niżej, nie? Pięknie, pięknie, I see. Pięknie, kurde. Normalnie bardzo rozbudowana ta jaskinia. Dobra, zejdźmy na to prawo, zobaczmy, co się tam niżej znajduje. Ja chcę ostrożnie tam zejść? Muszę być bardzo ostrożny. Ostrożność jest priorytetem tutaj w hardkorze. Chcę zrobić drogę powrotną na wszelki wypadek. Dużo lawy. Oj, bardzo dużo lawy. Chodzenie przy tej lawie nie jest zbytnio bezpieczne. Ale ja jestem ryzykantem i lubię patrzeć, czy nie znajdę tutaj gdzieś pobliżu diaksów. Sam iron, sam... redstone. Nothing interesting. Więcej ironu. Dobra. Wykopiemy to i przejdźmy na drugą stronę. Trochę ryzykownie, ale ok. Złoto? Przy złocie musi być gdzieś niedaleko ten. A sobie wykopię. Przynajmniej przyda mi się na jabłka w późniejszym czasie. O ile w ogóle jeszcze będę żył. I w ogóle jak jeszcze wyjdę z tej jaskini. Czy coś. To jest kolejne. Okej, wezmę se. Dobra, nie ma tutaj nic. Idziemy dalej. To jedna pochodnia. Cieszyłbym się, jakbym miał ich więcej. Kolejny redstone. Może za redstone'em coś znajdę?
No resztą mi się nie przyda w chwili aktualnej, a mogę go zebrać sobie, gimme that. Przyda się na nowe te, na nowe receptury. Jakbym chciał zrobić kiedyś automatyczną farmę. No mierzę w przyszłość, ale nawet nie wiem czy przeżyję. Kurde. Siomisty. Wykrakałem!